Istnieje coraz większa szansa na to, jest to szansa granicząca z pewnością niemalże już dzisiaj, że ceny energii dla gospodarstw domowych spadną od 1 lipca 2013. Według dzisiejszych informacji już 3 z 4 państwowych grup energetycznych złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o to, żeby prezes URE zatwierdził nowe taryfy. I te taryfy prawdopodobnie będą większe. To jest gra, to są negocjacje. O jakich stawkach dzisiaj jest mowa, z całkowitą pewnością jeszcze dzisiaj nie wiemy, ale prezes URE, pan Marek Woszczyk, już kilka tygodni temu zapowiedział, że będą to spadki jednocyfrowe, czyli maksymalnie 9%. Jak dzisiaj możemy sobie wyliczyć, jeśli cena prądu spadnie o 5%, to z punktu widzenia gospodarstwa domowego oznacza to kilka złotych miesięcznie więcej w budżecie domowym. Niby niewiele, ale jednak zawsze jest o co się bić.